niego już kilka osób ogląda. Cześć wszystkim. Chciałem wam powiedzieć, kiedy się tu w ogóle wziąłem. W tych pasjonatach tej kolei. To zacznę od tego, że jestem chory. Po prostu zostało mi kilka miesięcy. W najlepszym wypadku kilkanaście miesięcy życia. Ale z tym się trzeba pogodzić. I trzeba realizować swoje pasje. No zawsze lubiłem pociągi. A teraz jestem na ręcie. Mam czas. Póki zdrowie mi jako tako dopisuje, realizuję swoje pasje. I jeżdżę pociągami po Polsce. Także realizujcie swoje pasje, póki możecie. Jest to pora na zapomnienie o problemach, o troskach. Fajnie jest, jak się tu lubi. A dzisiaj dawno planowany przejazd, multiprzejazd MAX pierwszą klasą. Czyli mam zaplanowane 8 przejazdów pendolino w pierwszej klasie. No i 2 przejazdy, jak zwykle, pociągiem nocnym w wagonie sypialnym, żeby w nocy się nie męczyć, żeby w nocy się wyspać. Czekam teraz na autobus, a w zasadzie na tramwaj czekałem, ale tramwaje nie jeżdżą. Czekam na autobus, który zawiezie mnie do Częstochowa stradą. I tam EIP 6102, zdaje się, z Jeleniej Góry do Warszawy Wschodniej. Pierwsza klasa, wsiądę sobie na samym końcu, to przejdę cały pociąg. Pokażę całe pendolino. Tak się zaczyna dzisiaj moja wycieczka. Mam nadzieję, że będzie udana. Mam nadzieję, że parę rad będzie do wykorzystania. Że też się wybierzecie w taką podróż. I to by było na tyle. Moje miejsce to miejsce 41 w wagonie pierwszym. A wagon pierwszy, czyli pierwsza klasa, jest na samym końcu. Tak jest w tych pendolinach, że pociągi, które jadą z zachodu na wschód, mają pierwszą klasę na końcu, ze wschodu na zachód odwrotnie, pierwszą klasę na początku. To samo jest na kierunku północ-południe. Jadąc z północy na południe, pierwsza klasa jest... Oj, ja bym się nie pomylił, chyba z przodu. Ale to sprawdzimy. 8 czy 10 pociągów pendolino będę miał do obsłużenia. Ten, jak mówiłem, 6102 relacji Jelenia Góra Warszawa Wschodnia przez Warszawę Zachodnią, Warszawę Centralną. Nigdzie więcej się po drodze nie zatrzymuje. Jak wyjedzie z Częstochowy, staje dopiero Warszawa Zachodnia, Centralna i Wschodnia. A tam na wschodniej mam pół godziny i pendolino następne do Krakowa Górnego. No i czekamy. Jeszcze mamy 8 minut.
wygodnie, fajnie, pięknie. Teraz się troszkę trzeba trzymać. Thank you.
jesteśmy na centralnym, ruszamy z centralnego i to będzie wschodnie. Tam opowiem wrażenie. To ja, albo mój awatar. Elegancka pierwsza klasa. Siedzenia bardzo wygodne. Można je sobie wygodnie rozłożyć. Wygodnie się drzemnąć. Była herbatka, był soczek. Przekąsek żadnych nie było. Nie wiem dlaczego. Czy tak już nie ma, tylko jest soczek i herbatka. No zobaczymy. Teraz jedziemy z tunelu. Będzie kiedy więcej czasu do metra pojeździmy. Teraz mam tylko chyba pół godziny. To nie ma sensu. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji końcowej Warszawa Wschodnia. Na stacji Warszawa Wschodnia można przesiąść na pociągu w kierunkach stacji Otwock, Bielsko Biała Główna, Lublin, Jeziorce, Kobyśle, Jeremice. Przesiadający się prosimy o zwrócenie uwagi na informacje stacyjne. Spędziłem tu 2 lata w wojsku. Zawsze wsiadałem i wysiadałem na Warszawie Wschodniej. Ale to bardzo stary czas. Osoby wysiadające prosimy o zabranie bagażu i rzeczy osobistych oraz o zachowanie ostrożności. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Stadion Narodowy. Życzymy udanego pobytu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy. Passengers who are leaving the train, please remember to take your luggage and personal belongings and take caution when stepping out of the train. Thank you for choosing PKP Intercity. We wish you a pleasant stay and see you again. Thank you. Stacja Warszawa Stadium. Tylko się zatrzymują, wiadomo. Kolej Mazowiecka. Początek naszego domina. I mamy Warszawę Wschodnią.
i koniec pierwszego etapu. Odjeżdża mi pociąg na bocznicę. Tam mamy stolicę. Ja siedzę na peronie, niby na ten peron ma przyjechać pociąg, ale mam dużo czasu. Zaraz pójdę na dworzec, zobaczę jeszcze. Dobrze. Więc pierwsze wrażenia. Na pewno bardzo wygodnie. Klimatyzacja działa. Herbatkę dostałem, soczek dostałem. Nie wiem, czy już nie ma tych począstunków i bułeczek. Siedzenia fajne, rozkładane. Można się przespać. Tylko ten kibelek jakiś tam taki, ten pendolino. Nie za bardzo, nie za bardzo. I papieru tam nie było. Nieładnie, nieładnie. Nieładnie. No teraz czekam na drugie pendolino. Teraz czekam na pociąg, który mnie zawiezie do Krakowa Głównego. To będzie EIP 1304 do Krakowa Głównego, który powinien być o godzinie 13, a pociąg powinien być 10.24 tutaj z wschodniego, więc muszę jednak iść zobaczyć, z którego peronu rzeczywiście i jechać. I tyle. Jeszcze gdyby z palce nie bolały, to kliknijcie tam jakąś łapkę w górę. Będzie mnie to cieszyło, że ktoś ogląda, czy ktoś może skorzysta. Dobra, idę na dworzec. Jeszcze 10 minut 14. McDonald's to nie. Bo jak Pepsi to gdzie on jest. Byłbym co taki kubelek. Tylko gdzie on jest. Nie widzę. To nie McDonald's. Chyba trzeba. Wschodnia. Nie widzę, gdzie tam. Jest mi KFC kubełek, to wracam do pociągu. To chyba jest podstawiony. Wracamy do pociągu. Napisali kubełek 50 metrów, ale nigdzie tego kubełka nie widać. Psiakry. Nic, to kubełek będzie w Krakowie. Po górnym. Peron pierwszy. EIP 1304. Tak, w górnym. Jedziemy. Pol 12. Teraz się tu tylko spiąć.
transportu. Pociąg do Frankfurtu. Jest zapilnony, ale myślę, że to nadrobi. Oczywiście zmodernizowana, teraz przystosowana do tego, żeby pociągi mogły tu jeździć z prędkością 150 km na godzinę. Początkowo tędy jeździły tylko pociągi towarowe z węglem ze Śląska do Warszawy. A teraz dużo osobowych bezpiecznych przejść. Czas podróży z Krakowa, z Katowic, do Warszawy i dalej na północ kraju. Także za jakieś 40 minut będzie Kraków. Co jeszcze ciekawe, planowano budowę drugiej części.
centralnej magistrali kolejowej, która prowadziłaby do Gdańska. Plany te były też w latach 70., ale nigdy tych planów nie zrealizowano i został tylko praktycznie odcinek z Zawiercia. To jest całość. Zobaczymy, z którego peronu mój pociąg podjazdy. Pociąg osobowy przyspieszony kolei śląskich S3 do stacji Katowice przez stację Zamylu, Krzyżowice, EIP 3108 13:33 z peronu 5, czyli mamy jeszcze 33 minuty i to co zjeść. Kurczę, tak się składa, że ten wodór w Krakowie to najczęściej przeze mnie odwiedzany. No to taki najbardziej punkt przesiadkowy i dlatego tutaj zawsze się tu pojawiam. Ruch duży. Wakacje. Zobaczę, czy dam się kubełek kupić. No ja pociągu. Thank you.
jest bardzo kiepsko w nocy, jak już zamkną galerię krakowską, bo te wszystkie przejścia są tu pozamykane i trzeba tak kluczyć, żeby się dostać na kolony, że to jest wręcz nieprawdopodobne utrudnienie. No ale to tylko w nocy, jak zamykają już galerię krakowską. Chińska chata, polskie smaki, tutaj ten globus. Odjedzie z toku 11, przykrojenie pierwsze. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi wyrobu. Życzymy Państwu przyjemnego podróży. Zatrzymujmy tu odjazd. Ja taki z tym porwanym. Jedziemy do Warszawy. Jedu, witaj się. Czekamy na jakieś jedzonko. Napoje. Tam godzinka przerwy. Ja bym się skryszył na pojezdarzu. Nigdzie nie to było. Tak, macie chętki, jaka tam łopeczka. Będę wdzięczny. Tym razem zamówimy sobie talerz serów. Całkiem apetycznie wygląda. Całkiem miła przekąska.
25 mam tego samego PLN-u. No numeru nie pamiętam, numer zapiszę potem. Jakie to Intercity. I jedziemy do Gdyni. Ten pociąg idzie z Krakowa do Kołobrzegu. Mój EIP-3801 ma przyjechać o godzinie 16:20. A jeszcze stoi ten, którym przyjechałem, czyli jeszcze mam chwilę czasu i tak sobie ważę. Do stacji Kraków, przez stację Warszawa Zachodnia, wjeżdżam i 3801. Drzewa. Leżę na torach, trakcja przerwana. Staliśmy w siebie pół godziny, no ale usiedliśmy powoli. Chodzi za duży zapas do nocnego. Nie ma to się, ale wyszliśmy z drzewa. Pociągiem w siebie mam 150 minut opóźnienia. No my mamy tylko na razie chyba 40 minut opóźnienia. Nie jest najlepsze. No nie jestem zdążę spokojnie, jednak spokojnie. Czyli nie jadę do Wrocławowa, tylko zostaję w Gdyni. To jest łazienka na inwalidów, czyli dla mnie dużo większa. Uchwytami nie wszystkim. Wszystko jest, woda jest, papier jest, mydło jest, czysto jest, fajnie jest. Jak przekazał kierownik pociągu. Stoimy w kolejce pociągów czekających na wjazd. Może to dać w głównie. No i stoimy czekamy. Sopot.
No i dotarliśmy do Gdyni. Opóźnienie 80 minut. Jesteśmy w Gdyni 80 minut później. No i nic, mam godzinę 20 do pociągu. Było to wody. Było to wody. Łączy z piaskiem. Tak się woda lała. Ładnie tu musiało być. Ładnie tu musiało być. Rzeczywiście na wodę. Czekam na PLK 53-172 na żywie. Wodę stoi do Gdynia. Już 2 godziny opóźniony. I nie odjeżdża. Pewnie przyjedzie też spóźniony. Ciekawe ile. Trudno. Czekamy.